Kolejne tygodnie pracy zdalnej w Leonium oznaczały kolejne spotkania z ciekawymi gośćmi z całego świata. Słówko filia, czy fileo. Tuż to przed świętami wielkanocnymi połączyliśmy się z księdzem Marcinem Krzysztofem Palotynem z Kielc, który poprowadził biblijny dzień skupienia dla klas maturalnych. Ja jestem absolwentem liceum Leonium w Siepcu. Apteka i domowa apteczka w czasach pandemii. To tytuł webinarium, które poprowadził magister farmacji Artur Tyburski z Bydgoszczy, absolwent Leonium. Był to pierwszy z cyklu czterech wykładów dla naszych uczniów. W Pyongyangu ostatnio jest coraz więcej aut, faktycznie już tam nawet się robi. Następnym gościem był pan Emil Truszkowski, mieszkający w Japonii, vloger i przewodnik po Korei Północnej. Od człowieka, który regularnie odwiedza Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, dowiedzieliśmy się m.in., jak ten ostatni bastion komunizmu zmienia się pod rządami Kim Jong-una i jaka przyszłość może czekać Półwysep Koreański. Teatrem wynikało z bardzo intensywnych zainteresowań mojej mamy. Podczas spotkania ze znaną aktorką Aleksandrą Popławską wysłuchaliśmy ciekawej opowieści o drodze do zawodu aktorskiego i o pracy w teatrze i filmie. Działań na rzecz ekologii, no i ja wtedy bardzo lubiłam jeździć sobie na różne... Co licealiści mogą zrobić dla ratowania naszej planety? Czy lokalne działania wpływają na ochronę klimatu? Na te i podobne pytania odpowiadała Zuzanna Borowska, maturzystka z Katowic ze Stowarzyszenia Młodzi dla Klimatu. Na kontynencie, po drugiej zupełnie stronie od strony australijskiej, stacja imienia Dobrowolskiego. Inżynier Paweł Pietrzykowski, geolog. Bardzo ciekawie opowiadał o swojej pracy w polskiej stacji antarktycznej imienia Henryka Arctowskiego, oddalonej o 14 489 km w linii prostej od Sierpca. Z Pawłem spotkaliśmy się też drugi raz, kiedy razem ze swoją żoną Iwoną zabrał nas na wirtualną wyprawę do Nepalu, opowiadając o swoich trzech wyprawach w Himalaje. Wymyślałam sesje, które są inspirowane filmem, albo inspirowałam się osobą, która do mnie przyszła. Pani Jolanta Czaja jest stylistką, która ubiera największe gwiazdy. Podczas spotkania z uczniami opowiadała o pracy przy sesjach zdjęciowych i na planach do filmów reklamowych. Forum internetowe właśnie dla artystów. TripAdvisor to może być strona dla restauracji, osób zajmujących się purkami, bardzo szeroko. Czym jest marka osobista? Czy ucząc się w liceum można już zacząć ją budować? Jak media społecznościowe mogą pomóc w przyszłym rozwoju zawodowym? Te i podobne pytania oraz odpowiedzi na nie zabrzmiały na wirtualnej auli podczas spotkania z panią Doris Maklewską, konsultantką budowania profesjonalnej marki osobistej. Premiera miała być w listopadzie tego roku, ale na razie, powtarzam, próby zostały przerwane. Uczniowie Leonium mieli też okazję zetknąć się z wielką sztuką. Gościem w wirtualnej szkole był pan Eugeniusz Korin, reżyser teatralny i filmowy, współzałożyciel i dyrektor artystyczny Teatru Szóste Piętro w Warszawie. Oprócz webinariów dla uczniów, mieliśmy też w internetowej szkole spotkanie dla rodziców z udziałem państwa Marii i Tomasza Zielińskich z Zakopanego oraz ich córki Anny. Goście podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem rodzinnym, zawodowym i naukowym na temat wychowania dzieci, akceptacji rodzicielskiej i unikania błędów w kształtowaniu młodego człowieka. Następnie rodzice spotkali się przez internet z wychowawcami, aby omówić bieżące sprawy szkolne i klasowe. Warto przyjść do Leonium, bo w tej szkole panuje wyjątkowa atmosfera i każdy może być sobą. 24 kwietnia odbyły się ostatnie lekcje dla klas maturalnych. Przyszedł czas pożegnań i podsumowań. Maturzyści, wspominając swoje lata nauki w Leonium, nagrali krótki film z zaproszeniem dla ósmoklasistów. Warto przyjść do Leonium. Moje puste miejsce po lewej stronie trzeciej ławki od okna czeka właśnie na ciebie.